Wierszyki recytują. No to teraz powiedz, co zaśpiewasz Mikołajowi? Aniu, wyłącz ten telewizor, bo Mikołaj nic nie słyszy. Proszę, śpiew. Ślicznie, brawo, no pięknie. Mikołaj się To nie o Mikołaju. Zaśpiewasz jeszcze Mikołajowi, zaśpiewaj. Aha. Powiesz jeszcze może wiersz. Tra la la. No pięknie. No bardzo ładnie. Chodź, Aniu, tutaj też do Mikołajka, bo tak stoisz biedna. Powiedz Mikołajkowi, a ty gdzie chodzisz? Do przedszkolka czy już do szkoły? Do szkoły. A faktycznie do szkoły. I do której klasy chodzisz? Powiedz Mikołaj. Do czwartej. Poważna sprawa. I co tam się uczysz w tej szkole? Powiedz Mikołajowi. No co się uczysz? Powiedz. Powiedz, jakie masz się... przedmioty. Polski, matematyka, technika, religia, plastyka. Fizyka jądrowa. Przyroda. No to pięknie. I uczysz się wierszyków też, tak jak Aleksio i piosenek? Nie. Nie? I nic Mikołajowi nie zaśpiewasz? Może stonogę, Aniu, powiedz Mikołajowi. Ja nie umiem. No ale może coś powiesz Mikołajowi. No proszę. Mikołaj tak ładnie prosi. A powiedz, co tam jeszcze w tej szkole? Masz koleżanki, kolegów? Tak. Tak? A lubisz do szkoły chodzić? Tak. I generalnie słuchasz rodziców? Generalnie. A nie klocisz się z bratem? A brata kochasz? Kochasz brata. A Aluzia, ty się klocisz? Aluś, a ty się kłócisz z Anią? Nie, Aluś jest grzeczny, tak, grzeczny. Mama zrobi zdjęcie z Mikołajem, patrz. No to pięknie. No, mamusia zrobi, a tatuś nie zrobi nam dużym aparatem? Tatuś film kręci. Oho, ho, to Mikołaj będzie w telewizji? Oho, ho. Pięknie. No ale my tu gadu, gadu, a przecież Mikołaj przyniósł prezenty, prawda? No to teraz zaczynamy od Aleksia. Ja może pomogę. Ho, 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 ho. Dla Aleksia, proszę. Dla Aleksia? Dla Aleksia. Taki mały prezencik? Proszę bardzo, Aleksiu, to dla siebie. Proszę, mam nadzieję, że będzie ci się podobało. Jaki? Jaki? Może to tylko karton taki Mikołaj przyniósł, co? Co to w tym kartonie? Podoba ci się karton? Będziesz sobie w nim siedział, prawda? Aluś dostał karton. I co to będzie teraz? Powiedz. Co ten karton? No, trzeba tatko otworzyć. Tak, Aluś będzie siedział w kartonie, Mikołaj. Aluś do kartonu wejdzie. Chciałbyś dostać... Aleksi, chciałbyś dostać karton? No, super. Ho, ho, ho. Ty lubisz kartony, prawda? No to Aleks nie rozbiera karton, a my tu dla Ani coś wyciągniemy. Proszę bardzo. O, popatrz, co ci Mikołaj przyniósł. Styropian, kup. Styropian Aluś dostał. Patrz, jaki śliczny. Aluś będzie sobie kruszył styropian, patrzcie. Styropian, popatrz. Ale patrzcie, no coś jeszcze jest.
Coś jeszcze jest. Ha, ha, ha. O, jaki wóz strażacki, ja cię. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. To się chyba na nim jeździ. Ja myślałem, że styropian. No taki śliczny styropianek. Patrz, taki ja mam Igor. To Igor ma wyścigówkę. A tutaj, Aniu mała, popatrz jeszcze. Popatrz, jaki to jest ciężki, bo i to też jest wszystko dla ciebie. Cały ten bór jest dla ciebie, bo ty taka grzeczna byłaś cały rok. Cały rok byłaś grzeczna i Mikołaj widział, że jesteś grzeczna. Rodzicu, proszę bardzo, to jest dla ciebie. Uważaj, bo strasznie ciężko. I nie kroczcie się z kotem. O, bór spadł, bo on ciężki. Mikołaju, a może się wodę napijesz? Albo kawę. Albo kawkę rytniesz. Nie, muszę nie, bo jeszcze muszę jechać do innych dzieci. A tu jest...